Ostatnie pisemki to były tylko historie. Teraz się postaram dodać także swoje teorie. A historia też będzie, więc nie martwcie się kochani. Hazard to wielki piłkarz, później przyznacie to sami. Przyznacie to sami moim zdaniem nawet teraz. Piłkarz roku w BPL, każdy z nas go chciał wybierać. No i obiektywnie jeszcze jedno wam tu powiem. To, że Chelsea jest dziś mistrzem, określajmy jednym sobie brzmiącym dumnie. Hazard, to on ciągnął mistrza w boju, gdyby odpadł grać. Byłoby ciężko na polu, mówię o polu walki. Polowali go 100 razy, to był chyba rekord. A on nie dożył urazy, tylko biegał dalej. A zostało strzelał, skakał, to były słowa wstępu. Teraz cofnijmy te lata, jesteśmy właśnie wstecz. O 24 wiosny właśnie wtedy Edena jakieś burczany przyniosły. Zaczynamy od podstaw, czyli jego rodzicieli. Tutaj będzie ciekawostka, może nie wszyscy wiedzieli. Zarówno mama i tata również harapali w gałę. Może nie aż tak dobrze, ale Eden miał przewagę od najmłodszych lat. Zarażali go tą pasją, mieszkali koło boiska. Więc Eden miał przyszłość jasną w wieku 4 lat. W Berlin z nim zagrał klubie, a gdy miał 14 wiosny we francuskiej zagrał klubie. Może to pamiętacie, bo chodzi mi o Lille. W wieku 17 lat pierwszą bramkę właśnie wbił i wtedy się zaczęło. Powoli grywał w seniorach, aż 2012 chcieli go dość w innych strojach. Walka była ostra, kluby o niego walczyły. Ostatecznie wybrał Chelsea i nerwimy się złościły. W sumie się im nie dziwię, bo oglądam jego mecze. I to, że jest jednym z lepszych własnym słowem teraz rzeczę. Może strzela nie najwięcej w 3 lata 30 bramek, ale patrzmy obiektywnie, bo on ma więcej zachcianek. Ma też mu tą asyst, kocham jak wszystkich graczy. Często jak tym świetnym zwodem kibiców w Londynie raczy. Co ja powiem więcej? Chyba nic, bo to już tyle. Ma 24 lata, pasek u niebiego ziele. A jeśli ktoś w takim wieku zdobył 2 gracza sezonu i to w jednej z tych chlik, to nie może skuczać z tonu. Moim subiektywnym zdaniem on będzie w czołówce świata. A receptą na ten sukces był dzielnik od mało lata. A receptą na ten sukces był trening od mało lata. Dokładnie tak, dążcie do celu, nie poddawajcie się i ciężko pracujcie. A może wasze marzenia kiedyś się spełnią. Elo.